Jest to tak zwany reduktor obciążenia. Redukuje on ramę Smith Maszyny o połowę, jeżeli ćwiczymy z wyciągami linowymi z góry lub z dołu. Możemy to zobaczyć na prostym przykładzie. Aktualnie nie ma tego elementu podłączone do ramy Smith Maszyny i wykonam takie proste ćwiczenie. Aktualnie ciągnę wagę ramy Smith Maszyny 30 kg. Jest to dosyć. Za duże obciążenie dla mnie. Proszę zobaczyć następny materiał wideo z użyciem właśnie tego elementu. Proszę zauważyć, że teraz ten element mam zainstalowany w gniazdach ramy smith-maszyny i wykonam jeszcze raz to ćwiczenie. Aktualnie to ćwiczenie mogę wykonać bardzo swobodnie, ponieważ ciągnę połowę obciążenia ramy smith-maszyny, czyli 15 kg. W jaki sposób podłączyć? Ten element do ramy Smith Maszyny to jest linka od wyciągu górnego. Ten element podłączam teraz w gniazda ramy Smith Maszyny tutaj. Następnie ten koniec z karabinczykiem podłączam do takiego zaczepa, który znajduje się tutaj na tej belce. Teraz Drugi koniec tego elementu podłączam właśnie z tym końcem. Aktualnie linka od wyciągu górnego jest już połączona z tym elementem. Teraz podłączam ten uchwyt i mogę wykonać ćwiczenie. Jak połączyć ten element? Tym elementem, z tą linką, aby wykonać ćwiczenia z wyciągu dolnego, już wam pokazuję. Aktualnie cały czas mamy podłączone do tego elementu linkę od wyciągu górnego. Tą linkę odczepiamy. Odstawiamy na swoje miejsce. Następnie bierzemy linkę zdawczą do wyciągu dolnego. To jest ta tutaj linka. Ten koniec z tym oczkiem podłączamy do końca tej linki, tutaj. W ten sposób. Już mamy ten element podłączony. Następnie bierzemy ten element, wstawiamy go w te gniazda na dole. I ten koniec linki możemy połączyć. Z końcem linki, tej linki zdawczej do wyciągu dolnego, tutaj. I w ten sposób mamy podłączony już cały system. Jak połączyć ten reduktor obciążenia z tym elementem, który także jest reduktorem obciążenia? Opisuję go w innym materiale wideo w tym dziale. Już ci pokazuję. Jeszcze raz, ten reduktor obciążenia wstawiamy w gniazda od ramy Smith maszyny, tutaj. Ten koniec linki z karabinczekami podłączamy tutaj pod zaczep. Następnie mamy linkę zdawczą do wyciągu dolnego to jest ta linka. Jeden jej koniec z tym oczkiem podłączamy z tym końcem linki. Mamy już to podłączone, i teraz wystarczy tylko podłączyć. Ten element do gniazda tutaj. Należy pamiętać koniecznie, aby z drugiej strony zabezpieczyć właśnie tą nakrętką. Teraz bierzemy drugi koniec tego elementu. Łączymy z linką zdawczą, i możemy teraz wykonać. Ćwiczenie. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ ten reduktor obciążenia redukuje nam wagę ramy Smith maszyny o połowę, czyli 30 kg na połowę to jest 15 kg, i tak samo ten element dzięki temu bloczkowi tutaj redukuje nam wagę ramy Smith maszyny o połowę, czyli dodatkowo 15 kg dzielone na pół to jest. 7,5 kg.